Pierwszy w Polsce pomnik Aleksandry Piłsudskiej stanie w jej rodzinnym mieście. Bieżący rok ustanowiony został w Suwałkach rokiem Aleksandry ze Szczerbińskich Piłsudskiej. Kilka miesięcy wcześniej podobną decyzję podjął polski parlament. To druga Suwałczanka obok Marii Konopnickiej, która w ocenie Sejmu RP jest godna ogólnopolskiej pamięci i czci. Inicjatorem uhonorowania Oli z ulicy Krzywej, bo tak mawiają o niej mieszkańcy miasta, jest Społeczny Komitet Budowy Pomnika. Z propozycją takiego uczczenia tej wyjątkowej kobiety wyszedł Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział Ziemi Suwalskiej i Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego, którego członkowie uznali, że w przypadającą w bieżącym roku 60. rocznicę śmierci Aleksandry Piłsudskiej warto przypomnieć i przybliżyć lokalnej społeczności jej niezłomną walkę o niepodległość rozpoczętą w czasach, gdy bohaterka była jeszcze Olą, suwalską gimnazjalistką. Przygotowanie i budowa pomnika zostanie sfinansowana ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Społeczny Komitet Budowy. Dwumetrowa postać marszałkowej zostanie wykonana z brązu i osadzona na cokole granitowym o wysokości 1 metra. Pomnik stanie na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 2 noszącej imię znanej Suwałczanki. Tutaj też od kilku lat elewację sali gimnastycznej zdobi mural prezentujący małżonków Piłsudskich. Innym śladem znanej Suwałczanki jest tablica pamiątkowa znajdująca się przy niegdyś ulicy Krzywej, dzisiaj Gałaja. Tę tablicę pierwotnie wmurowano na domu, w którym Ola przyszła na świat. Uczyniono to w 55. rocznicę jej urodzin, która przypadała w 1937 roku. W późniejszym okresie dom został wyburzony, a tablica w listopadzie 90 roku wróciła, ale już tylko na ogrodzenie posesji.